Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii NBA 2K23 My Career. W poprzednim odcinku doszliśmy tutaj do jakiego momentu, w sumie jaki mamy dzień. Mamy tutaj 22 stycznia, bo w sumie też nawet tak szczerze właśnie niezbyt skupiałem się na tym, który mamy już tutaj właśnie miesiąc i dzień, a mamy już właśnie tutaj końcówkę stycznia, więc gdzieś tak połowa sezonu jest za nami, już tak, bo mamy 46 rozegranych meczów, więc już ponad połowa sezonu za nami. Przed nami teraz mecz oczywiście w Moda Center z Portland Trail Blazers. W poprzednim odcinku robiliśmy questy, między innymi właśnie odebraliśmy naszą koszulkę właśnie zaprojektowaną dla nas. Spotkaliśmy się z Cade'em Cunninghamem, co było bardzo fajne, bo nam dał takie fajne, cenne rady właśnie. I też mieliśmy taki dość obszerny wywiad, z prawie 5, ponad 5 minut chyba właśnie trwał. Graliśmy też, robiliśmy znaczy właśnie trening zespołowy, robiliśmy też właśnie te drille u tego jednego właśnie trenera takiego właśnie. Brickley chyba się dobrze, jeśli dobrze pamiętam, się nazywał, więc robiliśmy trochę tych rzeczy, byliśmy też na wybiegu właśnie jakimś, na tych właśnie wszystkich naszych już strojach, tam całym naszym stroju, tych wszystkich rzeczach, które nam zostały zaprojektowane właśnie na wybiegu mody właśnie byliśmy, no i w sumie więcej chyba się tutaj zbytnio nie działo, przynajmniej oczywiście mecz, dzisiaj mamy mecz właśnie, jak już mówiłem wcześniej, z Blazers, no możemy w sumie porozmawiać, pewnie nic nie będzie. No tak, zastanawiam się, czy właśnie w sumie jeszcze będzie coś nowego, więc nie wiem, czy jest sens się tak tutaj właśnie pytać tego trenera, no ale nic. Pora właśnie już przejść do Moda Center. Jesteśmy już, jak widać, w Portland, którzy mają ten sezon, powiedziałbym, nawet dość spoko, choć troszkę teraz spadli, bo chyba już są w play-inie, jeśli się nie mylę. Więc właśnie troszkę już nie jest to aż tak dobre, jak było właśnie na samym początku. Przez chwilę Blazers chyba mieli rekord 4-0 na samym początku i też chyba to rzeczywiście właśnie byli przez jakiś niewielki czas na pierwszym miejscu na zachodzie. Więc też nawet całkiem właśnie nie najgorszy ten sezon, nawet mam lepszy niż się spodziewałem, bo ja szczerze obstawiałem ich tak gdzieś w play-inie. No i teraz w sumie są w tym play-inie, więc teraz właśnie tak, teraz gdzie są, to ich bardziej obstawiam. Lakers ostatni mecz wygrali z Hawks, gdzie to niesamowicie zagrał LeBron w swoje urodziny, bo miał właśnie 38 urodziny akurat w tym samym dniu, co ten mecz z Hawks. I właśnie bardzo dobrze sobie tam właśnie poradził w tym meczu. Nie pamiętam dokładnie, chyba 48 punktów, 47, 48, 47 punktów, chyba 9 też zbiórek, 8 gdzieś asyst, albo mniej troszkę asyst, na pewno ponad 5 asyst. Naprawdę niesamowity mecz, no i oczywiście na swoich plecach wziął Lakers i zgarnął to zwycięstwo z Atlanta Hawks. To jest naprawdę niesamowite, że on ma 38 lat i dalej właśnie jest w stanie brać właśnie swoją drużynę na plecy. Nie, jak w takim wieku wiele graczy kończy oczywiście karierę, a on niesamowicie sobie radzi dalej, więc też jest naprawdę bardzo fajne, ale też i tak trzeba doceniać, póki się ogląda właśnie, póki jest LeBron w NBA, to też na pewno właśnie ja właśnie też tak sobie właśnie myślałem. Nigdy nie byłem jakimś hejterem LeBrona, czy osobą, która go jakoś nie lubiała, ale jednak tak sobie właśnie myślę, że, bo wiem, że wiele osób nie lubi LeBrona. Każdy ma oczywiście, może mieć swoje powody, ale jednak jedno trzeba właśnie wiedzieć i trzeba robić według mnie, czyli właśnie szanować takich graczy, którzy już za przykład 5 lat może nie będziemy go oglądali. Więc właśnie takich graczy trzeba szanować właśnie póki jeszcze się ich ogląda. Dame z dystansu to jest coś, na co muszę uważać i muszę pamiętać. I właśnie mnie Dame od samego początku właśnie tutaj przypomniał mi. My teraz wchodzimy pod kosz. Łatwe punkty dla nas to są na sam początek. Musimy właśnie pamiętać o Lillardzie. Oczywiście jeden z najlepszych zawodników, jeśli chodzi o rzucanie z dystansu obecnie w NBA. On niedawno też w sumie został zawodnikiem, który zdobył najwięcej punktów dla organizacji Blazers w historii. Teraz druga trójka dałem się tutaj właśnie na zasłonie zrobić. Właśnie on ma już najwięcej właśnie w historii Blazers. Żaden gracz właśnie w tej organizacji nie zdobył więcej punktów dla tej organizacji właśnie, więc też ciekawe, właśnie niewielu graczy ma najwięcej punktów z aktywnych graczy właśnie dla organizacji. Między innymi oczywiście Steph w Warriors jest, Giannis w Bucks,
Jeśli dobrze pamiętam, dalej w Brooklyn Nets najwięcej punktów zdobył Brook Lopez, co jest bardzo ciekawe. I myślę, że mało osób powiedziało. OKC, Russell Westbrook między innymi też. Na pewno nie wszystko pamiętam. Nie wszystkie właśnie osoby pamiętam, ale to są takie niektóre właśnie. I to jest piękna trójka z dość daleka, naprawdę. To nie było tak gdzieś koło linii, tylko to było z jakiegoś tam odległość taka typowa właśnie w stylu Lillarda, który też nie tylko ogólnie rzuca dobrze z dystansu, ale on też potrafi naprawdę z tak bardzo daleka rzucać świetnie, tak samo jak Steph oczywiście. Kolejny tutaj świetnie uciekamy i Nurkić był blisko, ale nas nie zatrzymał. Siódmy punkt dla Lakers i czy czasem nie wszystkie są nasze? Tak, wszystkie są nasze, więc świetny start. Ja tutaj muszę właśnie teraz jednak lepiej kryć Lillarda. A niestety Grant jeszcze zebrał. Josh Hart nie trafia, pięknie. Właśnie tak myślałem, że Hart może nie być takim pewniakiem. Bryant, tutaj przeciwko Granta. To jest dobry matchup dla Bryanta, bym powiedział. I powinien wykorzystać to i wykorzystuje to. Pierwszy punkt jakiegoś z naszego kolegi właśnie z zespołu. Nurkić teraz trafia. Lillard właśnie tam zatrzymał się w miejscu i już nie wiedział pewnie co ma robić, więc wolał właśnie już podać do Nurkicia. Podaję do Bryanta i to będzie. No nie wiem co Bryant chciał robić. Chyba jeszcze podaję do Iliasowy. Piłka nasza oczywiście. Udało się to szybko tutaj przejść właśnie i zdobyć punkty. Bardzo, bardzo dobra jak na razie ta pierwsza kwarta w naszym wykonaniu. Poprzedni mecz graliśmy bardzo słabo, tu już po pierwszej kwarcie naprawdę gramy bardzo, bardzo solidnie. Step back, myślałem, że będzie robił Lillard, ale nazywał step back i oddał do Nurkicia piłkę, który zdobywa kolejne punkty. Szybkie podanie do Iliasowy, on oddaje do nas. Podanie do Bryanta. Na szczęście ten turnover nie jest nam zapisany. Aszka właśnie oczywiście. I tak. Lillard nie kończy tej akcji. LeBron. Już pod koszem. Jeszcze oddaję do Iliasowy. Który nie trafia niestety z dystansu. I niestety nerki ostatecznie zbiera. Jeremy Grant, który ma naprawdę bardzo dobry sezon w Blazers. Wydawało się, że właśnie nie będzie miał aż tak dobrego sezonu jak w Pistons, gdzie tam był gwiazdą. Bo tutaj oczywiście Dame, jest też Anfernee Simons, który jest naprawdę bardzo dobrą, schodzącą gwiazdą. Catch and shoot taki trochę. I trafiamy. No i o to chodzi. Tego nam często brakuje, tego rzucania właśnie z dystansu i ostatnio mamy z tym problemy. Jak na razie dzisiaj chyba już właśnie nam spadło średnia do 50%. To jest dalej niesamowita, naprawdę właśnie skuteczność, 50% z dystansu, ale i tak mieliśmy około chyba 58% nawet gdzieś. Więc troszkę nam to spadło, podaję do Iliasowy szybkie. On oddaje do nas. I podaję do Iliasowy, jeszcze LeBron. LeBron chyba już będzie próbował to kończyć. LeBron ucieka i bardzo łatwo kończy ten layupem ostatecznie. My mamy takeover, który przydałoby się użyć, bo pewnie za niedługo może nas ściągnie nas trener oczywiście. Dajemy tu ucieka i kończy wsadem. 16-16 mamy. Więc mamy remis i właśnie teraz ma nas, nie wiem czemu chcę powiedzieć sędzia, trener nas oczywiście, tak właśnie, posadzi na ławce zawsze, tak właśnie schodzimy gdzieś w tym momencie. Szkoda troszkę, że nie użyłem tego takeoveru. 23-20. My wracamy. Za niedługo możemy oczywiście szybko mieć ten takeover na samym początku tej drugiej kwarty. Dame ma 89 overall, jeśli dobrze tutaj widziałem. No myślę, że mógł w rzeczywistości mieć, powinien mieć 90, myślę, bo w rzeczywistości zasługuje, bym na to powiedział. Oddaję do Iliasowy, który bym chciał, że właśnie skończy tą akcję, bo chciałem właśnie asystę zdobyć. I to jest chyba nasza pierwsza, dopiero niestety asysta. No przynajmniej niestety, może nie, no bo jednak jeszcze mamy tego czasu na asystę, ale jednak tam mieliśmy właśnie parę okazji wcześniej. Trafia Dame. Jest naprawdę w formie, bo też nie zawsze, bo pamiętam, że niedawno miał właśnie przed mecz z Hornet w rzeczywistości właśnie, gdzie to miał 1 na 10 skuteczność z dystansu, więc też nie zawsze to się udaje. Dejma nie było blisko, więc my też
poczęstowaliśmy go tym, co on nam właśnie często robi, czyli właśnie rzucając z dystansu. Bo i Dame, no i ja nie jesteśmy najlepszymi, nawet nie jesteśmy na pewno jednymi z lepszych obrońców. Nie wiem, czemu właśnie jakoś tak. Ostatnio właśnie grałem z takimi point guardami bardziej, którzy skupiają się właśnie na wejściu pod kosz i może przez to tak właśnie nie najlepiej kryje, ale ja też mu odpowiadam. No i to może być niesamowite starcie Dame kontra Kobe. Naprawdę, to jest jak na razie potężne tutaj starcie. Bryant jeszcze może tutaj właśnie sobie z nim poradzić i tak właśnie robi. Bryant rzuca z dystansu, nie był to najlepszy chyba pomysł, ale jednak nie. Jednak trafia Bryant, nie spodziewałem się szczerze, no bo jednak nie przypominam sobie rzeczywistości, żebym widział gdzieś, no nie oglądam też mega dużo Lakers. Jakoś oglądam to tylko właśnie zwykle Bulls, chyba że wtedy właśnie jak oglądam Bulls kogoś, to trzeba przy okazji, podczas jakichś przerw, to zaglądam właśnie na inne zespoły. Trafia teraz chyba Grant to był. Tak, to był Grant, my teraz będziemy szukać kolejnych punktów. Z dystansu najlepiej oczywiście. Póki mam ten takeover. I jest kolejna trójka. 20 chyba 1 punktów. No to jest zdecydowanie nasz najlepszy mecz od bardzo, bardzo długiego czasu. Nie wiem, co by się musiało wydarzyć w tej drugiej połowie. Wydaje się naprawdę coś niemożliwego. Wręcz Nerkić, co za blok. I my mamy, nie, jednak nie, Russell ma zbiórkę. Ale mniejsza z tym już. LeBron wchodzi, trafia i jeszcze z faulem. Pięknie, jest szansa na oczywiście 3-punktowe zagranie. Jak teraz LeBron jeszcze trafi rzut wolny ten. I LeBron pięknie trafia. Jeszcze będzie jeden rzut na tej coverze dla nas, więc będzie szansa zdobyć przynajmniej 24 punkty. I tak już te 21 to jest imponujące, naprawdę. A teraz Dame uciekł. Wydawało mi się przez chwilę, że może LeBron go złapie i zablokuje. Naprawdę dobrze używają screena właśnie. Dobrze tą zasłoną operują. To trzeba im właśnie oddać. Pierwsze niestety nasze chybienie. Byłem pewny, że też nie będziemy rzucać cały mecz celnie, ale i tak to jest naprawdę bardzo dobry początek tego meczu dla nas. I też jest wyrównany mecz, to mi się podoba. Sharp. Nie trafia, Nerki jednak niestety zbiera. Dame jeszcze tutaj. Podwojone krycie na Lillardzie. Greg Brown. Trafia. Nie spodziewałem się szczerze. Ale trafił. Podanie do LeBrona. LeBron. Do Bryanta, pięknie rozegrana, szybka akcja w wykonaniu naszej trójki tutaj właśnie. Greg Brown trafił niedawno trójkę, teraz nie będzie ten próbował. Jeremy Grant świetnie sobie tutaj zrobił właśnie miejsce, przepchnął właśnie Iliasowe. Oddanie do Bryanta, Thomas Bryant, może będzie próbował swojej szansy, jednak no próbował, a nie udało się niestety, szkoda. Myślę, że powinien to szybciej robić, nie tak właśnie późno, bo teraz właśnie dał czas Nerkiciowi. Z dystansu trafia, no naprawdę pamiętam, że właśnie tak, wiem, że on właśnie jest świetny, ale na przykład pamiętam, że też byli gracze, którzy też są na wysokim poziomie, a tak świetnie nie grali aż, więc no też... Każdy ma czasami właśnie ten dzień naprawdę, w którym nie tylko jest, bo każdy wie właśnie, że Lillard jest świetny, ale po prostu czasami masz ten dzień, że wszystko ci praktycznie właśnie wchodzi. Tym razem nie trafia. Podanie do LeBrona. Piękne podanie od nas. LeBron. Jeden na jednego przeciwko Brownowi. Step back. Piękna akcja LeBrona, naprawdę. Ciężki to było, ale zrobił to. 7 punkt LeBrona dzisiaj. Sharp przy piłce też bardzo ciekawy. Młody gracz z wielkim potencjałem na pewno. Foul mój. Tak, niestety blocking foul. Myślałem na początku, że to będzie charge. Ogólnie też dużo fauli w tym meczu nie ma. To też do zauważenia na pewno. Schodzimy teraz. Koniec pierwszej połowy, 55-54 na korzyść Blazers. Naprawdę niesamowity tu mamy mecz. Niesamowity pojedynek nasz właśnie z Lillardem. Bardzo mi się to podoba.
statystycznie nie wiem, kto lepiej wypada. Praktycznie identycznie gramy właśnie z Dame'em, więc bo ma więcej asyst, ja mam więcej punktów. All-Star Game Race. Jokic wydaje się pewniakiem i pewnie on też może będzie, prawdopodobnie będzie też kapitanem w meczu właśnie tym gwiazd. Nie wiem, czy ktoś w backcourcie ma, jedynie myślę, że Steph może mieć w backcourcie więcej głosów. LeBron jest na trzecim miejscu, więc spokojnie powinien być w meczu gwiazd oczywiście. No a my będziemy mogli przechodzić do drugiej połowy, już jestem, już nie mogę czekać tej drugiej połowy, bo pierwsza była naprawdę wyśmienita. No i pora, żeby druga też tak samo była dobra i mam nadzieję oczywiście, że uda się bardziej troszkę zatrzymać Dame'a. Nie będzie to łatwe na pewno, zwłaszcza, że widać, że w tym meczu jest w gazie, więc ciężko będzie go właśnie zatrzymać. No ale spróbujemy co możemy, a i tak najważniejsze oczywiście, żeby ten mecz wygrać. To najbardziej się liczy. Blazers zaczynają i zaczynamy drugą połowę. Zasłona teraz. Dame wchodzi pod kosz, sfaulowany. W pierwszej połowie nie było dużo fauli, tutaj właśnie drugą połowę zaczynamy. Lillard powinien bez problemu obydwa rzucić, tak mi się wydaje przynajmniej właśnie, bo w rzeczywistości dobry oczywiście zawodnik, jeśli chodzi o rzuty właśnie wolne. LeBron, aż tutaj wymanewrował tych graczy, jeszcze faul i trafia, no. Takie momenty magii naprawdę LeBrona są zawsze potrzebne. A to było piękne. Potrójne prawie aż krycie było przez chwilę, on i tak sobie z nimi poradził i jeszcze trafił i jeszcze właśnie wymusił faul. No niesamowita, prawda? Nie trafia Lillard. Jednak nie chciałbym tylko zdobywać punktów, chciałbym też pozdobywać asysty. Offensive second violation. Kto to zrobił? Nie wiem kto tam był. No nie patrzyłem właśnie, nie skupiałem się na tym. A nic, Blazer właśnie przy piłce, to była świetna akcja, tutaj nie ma szans, że właśnie trafił to, bo Lillard, bo świetnie tutaj go, nie przyblokowałem, ale świetnie mu przeszkadzałem właśnie. Podaję do LeBrona, LeBron oddaje do mnie, ja do Beverly'ego, Beverly do mnie. Ja do LeBrona, piękna akcja, tylko żeby właśnie się udało to skończyć. Ersan z dystansu niestety nie trafia. To była naprawdę fajna bardzo akcja. Tak mega się dużo działo właśnie. Josh Hart jeszcze odda do Sharpa. Sharp oddaje do Josha Harta. Josh Hart niestety trafia. ...60-57 w tym momencie prowadzą Blazers. Podanie do Iliasowy. LeBron. Podanie do nas. Catch and shoot. Ciężki był to rzut, ale spróbowałem, bo wiedziałem, że już mamy końcówkę właśnie, więc wolałem ja rzucać niż Patrick Beverly. No i też catch and shoot to jest coś, co potrafimy robić, a oczywiście to też nie znaczy, że musimy zawsze to dobrze robić. Nerkić tutaj, oddaję do Sharpa, Sharp. Nerkić jeszcze, Nerkić nie trafia, Sharp niestety zbiera. Lillard przy piłce. Lillard step back, to będzie trójka. Widać, bo właśnie czuć było, że to będzie trójka. LeBron, tutaj właśnie oczekiwałem to podanie, Lillard nas fauluje, pierwszy chyba, tak, też mamy jeden do jednego w faulach na sobie właśnie, grałem jeden faul, też Lillard ma. On trafi obydwa, byłoby fajnie, jakbym ja trafił obydwa rzuty wolne też. Pierwszy celny, drugi też oczywiście celny i mamy też dwa celne rzuty wolne, 25 punktów już zdobyte. Josh Hart pod kosz, Ersan nie fauluje, ale Hart trafia. Siedem punktów Josha Harta w tym meczu. Oddanie, próbowałem, bo tak sobie właśnie pomyślałem, że może tym razem spróbuję, bo było tam dużo miejsca, ale jednak Nerki właśnie by mnie prawie zblokował, znaczy.
z faulem teraz niestety trafia Grant. No i teraz największe zdecydowanie prowadzenie Blazers w tym meczu i ogólnie chyba największe prowadzenie w tym meczu. Bo 9 aż, oczywiście aż punktów prowadzenia. Iliasowa, tylko właśnie dobrze się przepycha i trafia, ładnie. Ładnie to zrobił Iliasowa, bo często właśnie ci gracze, którzy w takim momencie dostają piłkę, za długo czekają, a Iliasowa właśnie zrobił bardzo tutaj wszystko dobrze, od razu właśnie przepchnął Granta i od razu właśnie trafił. Josh Hart, przydałoby się troszkę ich właśnie wyhamować i nie pozwolić im zdobyć teraz punkty. No ale zobaczymy jak to będzie właśnie. Josh Hart z dystansu nie trafia, bardzo dobrze, że udało się właśnie teraz, tylko teraz trzeba oczywiście im odpowiedzieć punktami. Wejście pod kosz, pięknie to zrobiliśmy. Udało się tutaj właśnie z Leapa trafić, 27 punkt. A i naprawdę znowu zrobili to świetnie, ale nie trafia Lillard. Świetnie użyli tutaj właśnie po raz kolejny oczywiście zasłona, ale nie trafił Dame. Podaję do Patryka, ale to było ryzykowne, bo i Sharp i chyba Hart. Na pewno Sharp tam był, ale Hart chyba też właśnie był bliski przejęcia piłki, ale udało się na centymetr praktycznie właśnie wymierzyć to podanie. Niesamowicie używałem tej zasłony, ale Lillard się po raz kolejny myli. Nie najlepsza ta druga odsłona tego spotkania wykonałem właśnie Lillarda jak na razie, bo jednak myli się troszkę. Na pewno jedną trafił, trójkę, ale na pewno też się sporo myli. Thomas Bryant, to właśnie nie byłem w dobrym miejscu. Tu powinien być właśnie, ale to nic. Mamy sporo punktów z rzędu, bo było chyba nawet przez chwilę, nie wiem, 6 punktów z rzędu chyba mamy, tak mi się wydaje. Siadamy teraz na ławce, punkty, tylko straty. Jak wchodzimy, to jest już punkt przewagi. I mamy, nie mamy piłki, Blazers mamy piłkę na minutę i 22 sekundy do końca. Aj, teraz oddałem to miejsce. Aj, było blisko i tak mogłem właśnie good shot kontę zostałem, bo było blisko i bym przejął tą piłkę, czy tam zablokował może bardziej. Ryzykowne, ale udało się to podanie do LeBrona. I szybko oddajemy właśnie i szybko obejmujemy znowu prowadzenie. Dawno mieliśmy właśnie takiego meczu, gdzie naprawdę było cały czas zacięcie. Z Grizzlies był dość mecz taki właśnie wyrównany, ale tam nie było jakoś dużo zmian właśnie prowadzenia. Z midrange'a Dame nie trafia. Podanie do LeBrona po raz kolejny. LeBron, pięknie. Podreperowaliśmy też, jeśli chodzi o nasze asysty właśnie, bo mamy już 6 chyba, tak, 6 asyst mamy. Uciekł Lillard, pięknie zrobił. No jest szybki też, nie tylko jest świetny oczywiście, jeśli chodzi o właśnie rzucanie z dystansu, ale też mega szybkim graczem. My wchodzimy tutaj i mamy 20... Który punkt? 20 chyba... 9? Tak mi się wydaje, że 29. Dobra obrona. Zrobiliśmy to perfekcyjnie, naprawdę wręcz. Nie chcę użyć tego w reakcji na czwartą kwartę sobie tak szczerze właśnie zostawić. Tutaj będzie próba właśnie 1v1 z Lillardem. I trafiamy, pięknie. Nie jest to buzzer beater, ale trafiamy bardzo cenną trójkę jeszcze na koniec. 85-79 prowadzimy. 32 punkt, szósta trójka, a przed nami jeszcze czwarta kwarta i jesteśmy... Możliwe, że nam takeover właśnie już teraz spadnie, więc możliwe, że nie będę mógł użyć takeovera, ale jeśli właśnie będę mógł, no to też to może być mocny bardzo, będzie ten takeover chyba, pięknie, więc będzie to możliwe właśnie bardzo dobry start tej czwartej kwarty. Spróbuję oczywiście tutaj na samym początku tego takeovera. Oj, zdecydowanie za wcześnie to wypuściłem. Jeszcze mi się dzisiaj nie przytrafiło właśnie, żebym tak źle wypuścił piłkę. W ogóle też Anfernee Simons mnie kryje, więc Lillard odpoczywa teraz. Sheldon Sharp, tam Simons nie podoba mi się właśnie, że jest niekryty. Bo właśnie Simons to jest taka trochę młoda wersja, można tak powiedzieć, właśnie Lillarda. Też świetny gracz, jeśli chodzi o rzucanie z dystansu.
Bryant. Chciałbym, żeby właśnie mi oddał. Catch and shoot praktycznie. Trafiamy. Pięknie. Tym razem to właśnie oczywiście nie wypuściłem. Nie wiem, jakoś wtedy dziwnie mi się to wypuściło właśnie. Bardzo wcześnie. A już rzeczywiście o tym zapominamy. Anfernee Simons podaje do Nerkicia. Yusuf Nurkić. Yusuf Nurkić trafia. 84 punkt Blazers. Jestem ciekawy, kiedy właśnie będzie wchodził Dame. Czuję, że to na jakieś 5 minut może do końca, chyba że nagle odjedziemy właśnie. Udało się to wykończyć tutaj layupem. Chciałem właśnie ich troszkę zmylić, bo mogli przeczuwać właśnie, że będzie tutaj rzut z dystansa i chciałem zmylić. Grant, to byłaby ważna trójka i ją trafia. 87 punktów Blazers, my mamy 90, więc dajemy prowadzenie 3 punktowe, my będziemy tutaj rzucać jeszcze właśnie. Oddałem, znaczy nie oddałem, tylko poprosiłem o to podanie od Bryanta, bo tylko przez to, że właśnie byłem na takeoverze. Gdyby nie to, bo to były łatwe punkty dla Bryanta, ale jednak potrzebujemy takich właśnie rzutów z dystansu, żeby to przewaga rosła. I właśnie byłem pewny, że jak złędę piłkę, będę mógł to trafić. Sharp wchodzi łatwo pod kosz. 4 punkty przewagi na 6 minut do końca. My mamy 40 już punktów zdobytych. No to jest zdecydowanie z naszych najlepszych meczów. Oddanie jeszcze do... Aj, to było za mocne niestety oddane. Oddanie piłki znaczy, ale po prostu kliknęłem normalnie podanie, tak jakbym normalnie to robił. Mamy zbiórkę, pięknie. Szybkie oddanie do Iliasowy jeszcze. Oddanie do Ersana, Ersan. My rzucamy z dystansu, bo już ktoś musi, nie trafiamy niestety tym razem. No jak ktoś już właśnie musiał. 5 minut do końca, Lillarda jeszcze nie widać, ale na pewno... No chyba, że trener Blazers odwali to, co kiedyś zrobił trener Mavs tutaj właśnie, gdzie to Luka Doncic w wyrównanym meczu na ostatnie minuty nie wszedł. Właśnie więc, ale wydaje mi się, że teraz właśnie jest timeout nasz, więc prawdopodobnie teraz zobaczymy Lillarda z powrotem. Choć jeszcze go nie ma. Pewnie jakby było właśnie na przykład około 10 punktów, to by pewnie wszedł, ale jeszcze właśnie teraz jest mecz równy, więc Lillard wejdzie na właśnie końcówkę, żeby być naładowany w pełni. Wejście pod kosz łatwe, 42 punkt nasz. Udało się tutaj właśnie zmylić takim łatwym ruchem właśnie Simonsa, że idę w jedną i szybkie skręcenie właśnie w drugą. Anfernee Simons. 4,5 minuty do końca. Będzie prowadzić z dystansu, czy wejście pod kosz? Za chwilę się dowiemy. Nie trafia. Pięknie. Udało się właśnie zmusić go do nietrafienia. LeBron. LeBron. LeBron oddaje do nas. Patrz, kolejny łatwe wejście i wsad jeszcze. Pięknie. Taki trochę właśnie poster na właśnie Grancie, bo w ostatniej chwili tam jeszcze mi próbował właśnie przeszkodzić, a i tak nie dał rady. 44 punkt. Career high to jest chyba 47 mój, jeśli się nie mylę. Nurkić teraz za łatwo troszkę też można było się powiedzieć właśnie tak. Chciałbyś powiedzieć, że za łatwo właśnie tutaj poradził sobie z Bryantem. LeBron. Może teraz on właśnie spróbuje jakąś akcję indywidualną. LeBron. Step back. Oddaję do Bryanta. Nie poda mi się troszkę to. Ale Bryant dzisiaj się nie myli. Jak trafia, to się nie myli z dystansu i to w takich nadważnych chwilach. No jednak właśnie nie można zapominać, że Bryant to jest... To nie jest jakiś właśnie wybitny gracz, jeśli chodzi o rzucanie z dystansu. Tu niestety Simons niesamowicie wpadł właśnie bez problemu pod kosz. Tutaj właśnie było ciężko się przebić przez niektórych tych graczy. 10 punkt. Bryant. Oddaję do Bryanta jeszcze. Będzie jump ball. Ale my jeśli wygramy piłkę, mamy 5 sekund, jeśli właśnie się nie mylę, więc... Jeśli wygramy właśnie, no to musimy szybko tą piłkę rzucać. Nie od razu, oczywiście nie catch and shoot, ale... Za wcześnie. Nie udało się to.
Mogłem w sumie dać LeBronowi, ale po prostu jednak no z dystansu myślę, że jednak ja jestem lepszym graczem, jeśli chodzi o rzuty właśnie z dystansu. Nie dogadaliśmy się tutaj, ale na szczęście właśnie nie straciliśmy na tym nic. Bo jednak właśnie ja myślałem, że nie będę krył Sharpa, że Simon będę krył, a to jednak właśnie jak miałem chyba kryć. A nic, 46 punkt nasz. Blazers będą timeout. No jeśli teraz nie wejdzie Lillard, to jestem zdziwiony mega. No i nie ma Dame'a, znowu nie wiem o co chodzi, ale znowu gra. Nie podoba mi się to, bo jednak chciałem właśnie tak do końca widzieć Lillarda w takiej właśnie mocnej walce. Grant sfaulowany przez Iliasowe, dwa rzuty wolne dla niego. Oczywiście dalej ten mecz jest jeszcze spokojny dla Blazers do wygrania, no ale jednak z Lillardem to oczywiście szanse by znacznie wzrosły. No a nie wiem czemu właśnie nie spuszczono. Tak właśnie kiedyś było z Mavericks i Doncicem, przecież fouled out on oczywiście nie jest. Podanie do Bryanta, udało się tu świetnie podać i jest siódma asysta. Fajnie też właśnie, że to nie tylko punkty, ale też właśnie 7 asyst mamy, więc też bardzo naprawdę dobry nasz występ. Grant Simons, Anferni Simons, nie trafia, ale właśnie tak czułem, że te nerki tam właśnie dobijają piłkę. 2 minuty do końca, no już właśnie robi się, już się ciekawie robi, podanie do Bryanta, Bryant wsad, pięknie. Udało się to właśnie dobrze zrobić. Thomas Bryant zdobywa kolejne punkty swoje, a my mamy kolejną asystę, chyba ósmą naszą asystę. Tak, mamy ósmą asystę. 7 punktów przewagi. Już niecała minuta do końca. Potrzebne byłyby rzuty z dystansu, a jest taki jeden niesamowity gracz, oczywiście, jeśli chodzi o rzuty z dystansu, którego nie ma. LeBron. LeBron. Wchodzi LeBron. Cały czas oddanie do nas. Oddanie jeszcze do Iliasowy. Zrobiłeś tutaj tłocznie, ale my musimy wyczekać właśnie ten moment nasz. Aj, znowu za wcześnie, jakoś te rzuty właśnie, niestety za wcześnie są wypuszczane niektóre. Blazers teraz mega potrzebują punktu oczywiście. Sharp to nie jest najlepszy mi się pomysł na ten rzut właśnie, no i nie trafia. Patrick Beverley pięknie wchodzi pod kosz, niezatrzymany, trafia 108-99. Wydaje się, że szanse Blazers już znikły na wygranie tego meczu. Jeremy Grant, no to zdobywa teraz punkty, ale i tak ciężko tu wydaje mi się, że będzie. Nie będą nas faulować jeszcze, my to możemy rozegrać do ostatnich sekund, dodajemy do Beverly'ego. Możemy to właśnie rozegrać do ostatnich sekund, to jest bardzo dobry pomysł dla nas, jeszcze rzucimy, żeby spróbujemy, znaczy oczywiście na sam koniec rzucić trójkę z dystansu. I trafiamy. To jest ten dzień właśnie, w którym wszystko wychodzi. Jeremy Grant. Nie będę rzucał tutaj, żeby zdobyć 50 punktów, bo nie ukrywam, że nie taki sposób bym chciał zdobyć 50 punktów. Że właśnie, bo teraz to już jest po prostu mecz wygrany, więc nie będziemy rzucać w ogóle. Właśnie. Mógłbym, ale nie będę rzucał. No bo jednak, no chyba, że ktoś inny będzie chciał rzucić. Ja na pewno nie będę rzucał. Pomimo, że właśnie jest ta okazja, na przykład właśnie chyba właśnie LeBron miał na 49 punktów. Pamiętam właśnie, że to też pokazało naprawdę, bo niektórzy by rzucili, a on pomimo, że miał 49 punktów, czyli jeden punkt tylko, żeby na swojej urodzie mieć 50 punktów, to jednak nie trafił właśnie, nie próbował znaczy po prostu, bo po prostu tego się nie robi w takim już momencie, jak ma się pewne zwycięstwo. Tak samo właśnie też nie próbowałem, chociaż mogłem na przykład, jeśli bym chciał, ale niesamowity to pojedynek naprawdę z Lillardem. Szkoda, że właśnie w czwartej kwarcie to już był tylko Kobe Jordan Show. Nie było już tego właśnie starcia do końca z Lillardem, ale naprawdę fajnie się mi właśnie rywalizowało z nim przez pierwszą połowę przynajmniej. No szkoda właśnie, że jednak szkoda, że właśnie w drugiej połowie jednak go nie widzieliśmy aż tak dużo. W trzeciej kwarcie grało, w czwartej już prawie w ogóle. Właśnie tak mi się wydaje, że 49 punktów to może być nasz career high. Nie jestem na 100% pewny, ale wydaje mi się, że właśnie to będzie aż career high nowy, bo chyba przedtem mieliśmy 49 meczów z Hawks, jeśli dobrze pamiętam. Możemy też udzielić tutaj po takim dobrym meczu wywiadu.
good game tonight. They really struggled to get you under control on the offensive end. You have a question in there, Candace? Yeah, I guess, how were you so successful on offense tonight? Well, it's just my natural ability, Candace. You know, they've been asking me that question since eighth grade. The truth is, I don't know. I don't know why I can do the things that I can do. I just can't. You know, this game has always come easily to me. Wow, must be nice. So there wasn't anything particular about tonight that resulted in your success? I slept really well last night, had some delicious tacos. I guess I just felt really good before the game. You know, I don't look at tonight as anything exceptional. It was all right, you know? But I want to perform like this every night. Wow, that would be impressive. Hey, congrats on the win. What does it feel like on a night when every shot seems to be going in? It was cool, John. It was really cool. You know, I guess that's how Steph Curry feels like every night. You know, the hoop definitely looked a little bit bigger than normal. The defense was definitely a step slower as well. You know, outside of that, I think I was just in the zone. So do you think that this was your best game as a pro? Maybe. You know, I don't know, John, you know, but it did feel really good tonight, you know, and I'm hoping this is just the beginning. You know, I don't see any reason why it can't happen again. We'd love to see it. Thanks. Anytime, man. Fajny taki właśnie mały wywiad. Najpierw właśnie Candice Green nam pogratulowała oczywiście właśnie występu, że obrona właśnie jakoś nie mogła nam z nami sobie poradzić, właśnie obrona Blazers oczywiście. No i zapytaliśmy się, czy jest właśnie jakieś pytanie w ogóle w tym, no bo to właśnie było takie jakby zdanie tylko. No i właśnie zapytała się nas właśnie, czy jest jakiś powód, dlaczego ona się nam tak nam dobrze właśnie dzisiaj wyszło. No powiedzieliśmy, że właśnie to jest dla nas naturalne, bo po prostu właśnie jesteśmy świetnym graczem, jeśli chodzi o rzuty z dystansu właśnie. No i że nic takiego nie było specjalnego właśnie nasz gracz, tylko powiedział, że właśnie dobrze się wyspał przed tym meczem, zjadł też właśnie jakieś właśnie dobre też tacos i właśnie to naprawdę nic wiele tutaj innego nie było jak z każdym meczem, tylko po prostu właśnie to jest naturalne i takie mecze właśnie też będą się często zdarzać, gdzie właśnie po prostu gramy niesamowicie, bo my to potrafimy robić i to właśnie pokazujemy. Jeszcze John Luck nas właśnie się zapytał chyba, jakie też właśnie uczucie, właśnie, że praktycznie każdy nasz rzut wchodził właśnie i w każdy się nasz rzut udawał. No właśnie powiedzieliśmy, że pewnie tak się właśnie Steph, oczywiście Curry czuje, bo Steph oczywiście wiadomo, że to jest, no, jeśli chodzi o rzuty z dystansu, najlepszy gracz w historii. No i właśnie wydaje się, że dla niego właśnie wygląda to, aby dla niego to było po prostu takie proste, że te rzucanie z dystansu, a dla wielu graczy właśnie no to nie jest proste, że tyle trafiać na mecz, a dla niego to jest praktycznie właśnie mega proste, dlatego właśnie taki z tego właśnie zażartował właśnie tutaj Kobe. No i w sumie właśnie, no też, że właśnie, że po prostu kosz, obręcz wydawała się większa niż zwykle, obrona też była właśnie wolniejsza niż zwykle, więc też właśnie po prostu jak się jest właśnie in the zone, jak to się mówi właśnie, nie wiem, jakby po prostu powiedzieć, że właśnie jest w transie, tak może po polsku, tak właśnie bym to może przetłumaczył właśnie, no to jak jest się właśnie w takim transie, to po prostu wszystko się udaje. Oczywiście, no i tak to wygląda, jeśli chodzi o tą małą, fajną taką właśnie tutaj właśnie konferencję prasową właśnie w szatni. Mamy attributes pewnie. Speed chyba miałem teraz polepszyć. I ledwo co nam się to uda. Dostałem ledwo co tych VCs, oczywiście 75, a udało się ten speed polepszyć. Teraz będziemy przyspieszeni oczywiście w następnym odcinku. W następnym odcinku oczywiście też będzie mecz. Zagramy tutaj z Clippers, więc czy to nie będzie mecz pierwszej i drugiej drużyny, tak, to będzie pierwszy mecz pierwszej i drugiej drużyny właśnie z zachodu, więc to będzie na pewno ciekawe oczywiście spotkanie. No i będziemy mogli w sumie właśnie kończyć, jeszcze tylko bym chciał zobaczyć nie career tracker, a stats właśnie, czy to był nasz career high? To będzie player stats, nie, to będzie tutaj w my stats, tylko to jest właśnie pewnie gdzieś tutaj właśnie z career high, to jakoś tak jest tutaj 49 asyst, 13, 4 zbiórki, 49, tak, to jest właśnie nasz nowy career high. Mam też 1000 punktów zdobytych, tak właśnie fajnie sobie czasami zerknąć właśnie. W tym sezonie prawie 26 punktów na mecz, 7,5 asysty na mecz. I co to jeszcze właśnie mamy, zdobyliśmy
tutaj właśnie 1000 punktów, 56 zbiórek, 347 asyst, 11 przechwytów, 12 bloków, 4 już 400-punktowe mecze. Jak na Rukiego, to według mnie bardzo dobre oczywiście są statystyki. Byliśmy raz, znaczy, raz nawet właśnie znaczy tutaj graczem tygodnia, co też nie zauważyłem, jest bardzo fajnie oczywiście. No dobra, więc w sumie już All-Star Voting Game, mamy 2 miliony głosów i możliwe, że się pojawimy w meczu gwiazd, to jest niesamowite. Jesteśmy przed Lillardem, przed Shayem, przed takimi graczami niesamowitymi, oczywiście przed nami Luka. Luka właśnie, zapomniałem, Luka przecież może być nie MVP, tylko oczywiście kapitan, tak. Chciałem powiedzieć MVP albo kapitan, ale tak, on będzie prawdopodobnie, jeśli właśnie bym tak zobaczył, no tak, on ma obecnie troszkę więcej głosów i pewnie on będzie kapitanem, a na wschodzie tym kapitanem prawdopodobnie będzie Janis, wydaje, że właśnie on będzie, Shep Owens też może być w meczu gwiazd oczywiście tutaj, fajnie by było mieć taki pojedynek mały oczywiście w meczu gwiazd, no zobaczymy, możliwe, że się to wydarzy. A my będziemy w tym momencie właśnie mogli kończyć ten odcinek. Oczywiście dzięki Wam za oglądanie. Do zobaczenia już w kolejnych odcinkach. Cześć!